W tym nagraniu zajmiemy się ostatnimi, niecałkowicie zapełnionymi powłokami poszczególnych atomów. Będziemy mówić o tak zwanych powłokach walencyjnych. Elektrony walencyjne to te, które najczęściej biorą udział w tworzeniu wiązań pomiędzy różnymi atomami. Kiedy spojrzysz na wszystkie elektrony danego atomu, to elektrony walencyjne mają najwyższą energię spośród wszystkich elektronów danego atomu. Zapiszmy sobie szybciutko konfigurację elektronową pełną dla atomu węgla. Liczba masowa pierwiastka węgla wynosi 12, natomiast liczba atomowa wynosi 6. Obojętny atom węgla będzie miał tyle samo protonów i elektronów. Konfiguracja wygląda następująco. 1s2, 2s2, 2p2. Na ostatniej powłoce, na powłoce drugiej mamy 2 plus 2, czyli 4 elektrony. Więc te elektrony nazywać będziemy elektronami walencyjnymi. A ta powłoka, powłoka druga, to powłoka walencyjna węgla. Natomiast cała reszta, czyli pierwsza zapełniona powłoka elektronowa i jądro atomowe, w którym znajduje się 12 nukleonów, to tak zwany rdzeń atomu. Zastanawiasz się, skąd wiedziałam, że mamy 12 nukleonów? Otóż podpowiada mi to liczba masowa. Natomiast na podstawie liczby atomowej wiem, że 6 spośród tych 12 nukleonów to protony. Zatem cała reszta, 6 nukleonów, to neutrony. Elektrony walencyjne zawsze zajmą te powłoki, w jakim bloku energetycznym znajduje się dany atom i dodatkowo pod powłokę S. Co to znaczy? Wyjaśnijmy to na poszczególnych przykładach. Zacznijmy od sodu. Sód leży w bloku energetycznym S. Toteż jego elektrony walencyjne zajmą pod powłokę S. Dokładnie pod powłokę S trzeciej powłoki. Teraz spójrzmy na węgiel. Jest to atom leżący w bloku energetycznym P. A zerknij do zapisanej przeze mnie konfiguracji podpowłokowej dla atomu węgla. Jego elektrony walencyjne zajmują podpowłokę S i podpowłokę P. Elektrony walencyjne skandu zajmą podpowłokę S. Dokładnie podpowłokę 4S i podpowłokę D. Z tym, że podpowłokę 3D, czyli podpowłokę D trzeciej powłoki. Elektrony walencyjne możemy zaznaczać na tak zwanych schematach kropkowych. Często się możesz spotkać z określeniem struktury Lewisa. W schemacie kropkowym jedna kropka oznacza jeden elektron. Na przykład wodór ma jeden elektron walencyjny. Więc zapiszmy sobie symbol wodoru z jedną kropką, z jednym elektronem walencyjnym. Kiedy obok jednego atomu wodoru znajdzie się inny atom wodoru, to oba te atomy będą dążyć do uzyskania konfiguracji elektronowej gazu szlachetnego. Będą chciały uzyskać dublet elektronowy. W takim razie uwspólnią między sobą po jednym elektronie i dojdzie między nimi do powstania wiązania. Atom sodu znajduje się w pierwszej grupie układu okresowego pierwiastków. Ta informacja podpowiada nam, że sód będzie miał tylko jeden elektron walencyjny. Elektron ten będzie się znajdował na podpowłoce S trzeciej powłoki. Napiszmy konfigurację elektronową atomu sodu. Symbol sodu Na, jego liczba porządkowa 11, dwukropek, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Tutaj mamy opisany rdzeń atomu, a ta powłoka, ostatnia powłoka, to powłoka walencyjna. Możemy sobie skrócić ten zapis, wykorzystując zapis skrócony. Lub innymi słowy mówiąc, zapis z wykorzystaniem rdzenia gazu szlachetnego. Zobacz. 1s2, 2s2, 2p, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2p6 to konfiguracja elektronowa opisująca atom neonu. Więc zapiszmy sobie. Symbol sodu, liczba porządkowa, czyli liczba atomowa, 11, dwukropek, nawias kwadratowy, w nim symbol neonu i dopiszmy to, co nie zostało jeszcze opisane dla sodu. Jego podpowłokę elektronową 3s z jednym elektronem, 3s1. Wróćmy do konfiguracji elektronowej atomu węgla. Zapiszmy ją w sposób skrócony. Najpierw szukamy gazu szlachetnego znajdującego się przed atomem węgla.
Jest to oczywiście Hel. Więc piszemy C6, dwukropek, symbol helu w nawiasie kwadratowym, 2S2, 2P2. Węgiel znajduje się w 14 grupie układu okresowego pierwiastków i ma 4 elektrony walencyjne. Więc wzór kropkowy, wzór Lewisa dla atomu węgla prezentuje się następująco. Symbol atomu węgla C i dookoła niego 1, 2, 3, 4. 4 kropeczki. Skoro węgiel ma 4 elektrony na ostatniej zapełnionej powłoce, to do oktetu, do konfiguracji stabilnej energetycznie, konfiguracji gazu szlachetnego, brak mu jeszcze 4 elektronów. Skąd może on wziąć te 4 elektrony? Popatrzmy, co już sobie analizowaliśmy. Na przykład wodór. Kiedy na drodze węgla pojawią się 4 atomy wodoru, to właśnie od tych atomów węgiel mógłby uzyskać 4 elektrony. Co więcej, w takim wypadku każdy wodór, wiążąc się z węglem, również mógłby uzyskać konfigurację gazu szlachetnego. Helu. Między wodorami i węglem dojdzie do utworzenia wiązań chemicznych. Możemy je zaznaczyć za pomocą takich chmurek. Zobacz teraz, po połączeniu się z 4 atomami wodoru, węgiel ma 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 elektronów. Ma oktet elektronowy, a każdy wodór ma 1, 2, 1, 2, 1, 2, dublet elektronowy. Ten kropkowy wzór możemy również przedstawić w sposób kreskowy. Wtedy jedna kreska przedstawia jedną parę elektronową, jedną wiążącą parę elektronową. Przejdźmy do innego przykładu. Poszukajmy jakiegoś cięższego pierwiastka, na przykład cyny. Liczba atomowa cyny wynosi 50, więc obojętny atom cyny masz 50 elektronów walencyjnych. Cyna, podobnie jak węgiel, znajduje się w 14 grupie układu okresowego pierwiastków. To też podobnie jak atom węgla, cyna będzie miała 4 elektrony walencyjne, które znajdują się na podpowłoce S i podpowłoce P. Cyna znajduje się w 5 okresie układu okresowego pierwiastków, więc obie podpowłoki walencyjne cyny znajdują się na powłoce 5. W związku z tym, że cyna i węgiel mają podobną konfigurację powłoki walencyjnej, cyna będzie wchodzić w podobne wiązania jak węgiel. Na koniec zastanówmy się, jak to będzie z elektronami walencyjnymi atomów znajdujących się w bloku energetycznym D. Przeanalizujmy, jak będzie wyglądała konfiguracja elektronowa atomu skandu. Liczba atomowa skandu wynosi 21. Dlatego zapiszmy sobie wzór skandu. SC w lewym dolnym rogu 21, dwukropek, 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D1. Zapiszę teraz konfigurację w sposób skrócony. Gaz szlachetny, jaki znajduje się przed skandem, to argon. 21SC, dwukropek, w nawiasie kwadratowym AR, zamykam nawias kwadratowy, 4S2, 3D1. Więc te ostatnie elektrony, które znajdują się poza rdzeniem atomu, to elektrony walencyjne. Elektrony walencyjne skandu zajmują podpowłokę 4S i 3D, więc są rozmieszczone na dwóch różnych powłokach walencyjnych.